Alo, witamy! Kevin De Bruyne jest zdrowy, nie obstawiałem przeciwko Manchesterowi City. Absolutnie nie, absolutnie tego nie robimy. To jest to samo, 87 plus base, Centurion, Thunders, tak, Icon Player Pick. To jest to samo, jaka cena? 87! Jak to dwa razy 87? I 86, dwa informy, ja nie mam tylu, o nie, nie. Oczy, Raheem Sterling, to było, Alisson Becker, Gavi! Gavi! Ej, podał mi się ten motyw, że zmienili mu koszulkę, w sensie wzięli takie adekwatne zdjęcie do tła tej karty, okej? Okay? To jest fajne. 5 na 4, a ty masz 4 na 5, tak? Okej, okay, okej. Okay. Nie pytajcie mnie o tego Gaviego, bo nie jest jakiś nieprawdopodobnie niesamowity, aczkolwiek jak coś to róbcie czerwonego i jeśli nie zawiedziecie 20-0 z Gavim wbijecie, no. Jest tańszy niż ikona, ten Gavi jest lepszy jak ikona, którym traficie, więc... Donel! Musiałem sprawdzić imię, bo nie wiem, jak się to czyta? Doniel? Doniel Malen! Doniel Malen, boys! Doniel Malen, 87, jest z nami, owacje! Witamy tego gościa. Pierwsza sensowna ewolucja w tym roku na tym koncie, tak? Pierwsza sensowna ewolucja w tym roku na tym koncie. Chyba, że liczymy zawistoską, którą robiłem do jakiegoś Orenne Kappa. Ale Donny Malen z pierwszym prawdziwym, okej? Okay? Donny Malen z pierwszym prawdziwym. Marcos Llorente był za słaby, żeby chciało mi się grobić. Kai Walker był za słaby, żeby chciało mi się grobić. Natomiast Donny Malen... Donny Malen wygląda naprawdę crazy, nie? Barcola jest słabszy od Malena, więc stwierdziłem, że robię Malena. Nie ma szans, żeby ten Barcola był lepszy, czy jakkolwiek ten gościu się nazywa? Barcole? Bradley Barcola? To jest on, no. Paris Saint-Germain. Dwóch na rynku. 5 star, 5 star też ma chyba, nie? 6-7 wzrostu i tak dalej, i tak dalej. Albo 4 na 5? Coś takiego. Jałeski. I tak Liverpool będzie mistrzem. Liverpool nie będzie nawet widzę mistrzów, jak Salah pojedzie na Afrykę, nie? Jest oficjalny koniec Liverpoolu, niestety. No miło było, ale się skończyło, tak? Żegnamy się. Czy radioaktywny Valverde jest faktycznie dobry, czy to pompowanie ceny? Pompowanie ceny. Pompowanie ceny, fuck. Teraz na oczy wini na LS. Oj, Kimik! Przypominam, że Liverpool bez Salaha wygrał z Barceloną 4-0. Ale jak coś, to Barcelona w tym sezonie nie walczy o Premier League, wiesz? Więc... raczej nie za wiele to da, aczkolwiek gratuluję. To lubimy, to lubimy, to lubimy. Pieprzona ikona, to jest pik, tak? To jest jeden z pięciu pik. Ale robiąc ikonę nie chcemy Fodora, tylko chcemy pieprzonego Nazario de Lima Lumpa Pumpa. Kto mówił ulicę KD kiedyś. Hello, hello, hello. Bruno Guimaraes! Dżama Muziala, 200 metrów, żegnamy się z Jamalem Muziala. O kurwa, to był naprawdę tak wybitny pomocnik. Dżama Muziala jest tak przedobry w tej grze. Dżama Muziala jest przedobry. Aubameyang, bo potrzebujemy jakiegoś informa. Potrzebujemy informa i chradeckiego potrzebujemy overall. 550k? Ale sukinsyn. 92 sprint speed. A ten Rudiger jest zajebisty. Chcesz go zamiast kogo? Zamiast tego Van Dijk'a? Ja graj Rudigeru, jo. Ale tani. A, bo on jest CDM. 600 tysięcy. To seria. O kurna, pan musi być dobry. 3 na 4. O! Top 3 obrońców grze to może być, jak nie jest jakiś pobugowany w samej gierce. Co tu się stało? 9-4 reakcje, 9-2 komporzy, 9-2 scenny tackle. Co jest grane z tym gościem? Kurna. Ale nie masz alternatywnej SEO, dlatego nie kosztujesz 2 milionów, tak? Żeby dać na trójkę obrońców i tego przesuwać, ale to byś musiał mieć kogoś na SEO, kto gra na SP. To Hulic z SBC, Hulic z 89 z SBC. I gra z Seifikayo Tomorim. Dwie banie, 5 na 3. 5 na 3, gość kosztuje dwie banie, o co tu chodzi? Ale czemu półtorej banie kosztuje? To się, że na stopera, tak? Że Rodri na stopera? Jaki masz? A, 6-3, okej. Na SEO? Okej, okay, ale na SPD? To nie rozumiem tej ceny, absolutnie. Na SPD? Takim acceleration, agility i balansem. Nie, ale ten Rodri to jest jakiś flop. W sensie ludzie są tak głupi w tej grze. Ludzie, którzy wyznaczają ceny tych kart, są tak głupi. Czy to cała społeczność wyznacza, bo ktoś kupuje tych Rashford za 2 miliony, czy Rodriego za 1,5, ale nie wiem, kto to jest. Naprawdę dziwni ludzie. Tak jest! Tak jest, BJ, tak jest, jesteśmy my. Nazaro będzie? Oby nie, oby nie. Żebyś nic nie przełączył na klawiaturze, błagam. No stój ładnie, stój. Ikona z odsłonięciem, no coś nieprawdopodobnego, tak? Czy centuriony i inne pierdoły? Dobra, teraz żyłem nic nie oddupcył. Tylko wiecie, jaki jest problem, że ja mam chyba delay 3-sekundowy na podglądzie, ale to nic, bym się widzieć dobrze. W sensie stamina 76. Okej, okay, czyli to troszkę nie może być nigdy dobry, tak? Nie potrafisz bronić? To będzie jakiś słaby SPD, jakiś świnia Tiger, jakaś wizę tragi... O, ja pito, ole Pokémon, oj, Loudrup! By się dali tego Loudrupa na prawej obronie, to by było kurde petarda, tak? No to niestety, no, już po ptakach praktycznie. Druga! 8-8 stamina ma chyba tylko Hulit w tej grze. 8-1 agresja...
Nie potrafisz bronić i nie potrafisz dryblować, czyli kolejny szczoch. A pitol, co to są za karty? Jakim cudem ikona może dostać takie statystyki? Kto był tak sobie w piłkę, że ma takie staty na karcie? Kto? Stary! On wygrał złotą piłkę i ma takie statystyki. On wygrał złotą piłkę, stary, z Thierry Henrym. Taki gość. Zajebiście. Dobra, ale w trzecim to już na pewno będzie jakiś Zico czy coś. Please, 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 dobra stamina. Please, 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 ktokolwiek i można zagrać 3 mecze w lidze weekendowej. Okej, Nazario? 7-9 stamina. To jakiś Ricardo Kaka jest? O kurna, Ricardo Kaka jakby zamknął lewe oko. 9-3 finishing. O mój bo... To jest Rivaldo! Rivaldo w lusz... O, Michael Owen. Okej, okay, to nie była najlepsza ikona w moim życiu. Ale kiosce jest to była dobra ikona, stary. No nie było, no to same szczochy. 8-8-8-8-8-8, no. Zajebisty pik. 8 trójeczki, 8 dwójeczki, Truriru, zapraszamy. Nie, na ten event już nie ładuje żadnych pieniędzy, nie? Na ten event już nie ładuje żadnych pieniędzy, stary. To jest najgorszy event w tej grze, naprawdę. Najgorszy event w tej grze. 8-3-10, inform please. Trend już dzisiaj był. Double? O mój Boże. Yes! Inform, nice. To możemy jeszcze jedną. Za tydzień to byłby trend Toty. O nie, nie przypominaj. Nie przypominaj, że naprawdę można być tak słabym obrońcą i dostać kartę Team of the Year na prawej obronie. Jako bookmacher 3-1 Real Madrid. Jako fan, jako wiara, Barcelona po rzutach karnych. A Felix? Ale od kiedy Felix ma na imię Oscar? Czy o co chodzi? Napisałeś Oscar, tak? O, Luka Modric, tak. Co to byłby za dzień bez Modricia? To nie dzień. No i nie ma już informacji, jestem stratny na tym SBC, gratuluję. João, to Oscar po hiszpańsku, też się zdziwiłem? No, z imionami tłumaczyć to jest tak, wiesz. No, João to jest João, Oscar to jest Oscar. Haha, João Cancelo nie będzie na jutrzejszym meczu, rozumiem to. Nie będzie pieprzonego João Cancelo. Co teraz, facet? Co teraz? O, ten 8-7 Malen to jest jeszcze kupsztal straszny. Ja potrzebuję nadudnić chyba 9 meczy nim, z tego co kojarzę. I potem ostatni challenge, jest Malen, okej, okay, czyli 9-9-8 mecz, coś takiego, 9-8 mecz. Malen na wysokie to trzeba mieć szybkie paluszki jednak. Ja go snajpiłem wczoraj 11 minut. 11 minut go snajpiłem. Zrobiłem tego Malena i w Hansen gra mi się dużo lepiej, jakiś ten, no. Zobaczymy, o kurna, mija ham, no i to jest to. Jest taki fajny gameplay, mówisz? O, ja muszę siąść sobie wygodnie. Rywal wyjdzie z meczu. Tak, dziękujemy ci. Czy Cole warto zawracania gitary? Cole jest zajebisty, no sam nim gram już chyba, nie wiem, trzeci miesiąc. Cole topeczka. Nie, jakiś pimpusie jak Kai Havertz. Czy Ferdinand lepszy od kapitana SO? Nie, no kapitana SO, no. Głowa mnie boli od tych pytań już. Kapitana SO, no. Casillas, uuu. Oj, grubo widzę, jest i Laudrup na prawie obronie. Okej, okay. Hernandez? Ten Hernandez z kim się zmienia? Z Reynido? Czy on gra na piątkę obrońców? Co to jest za Pokémon Go? Jakbyś mi nie powiedział, to bym pewnie nawet nie zwrócił uwagi, ale... Ale to styl lepiej zrobić sobie takiego kola gwarantowanego jak Pika z ikoną. 700k? O kurna, no to nie, no to nie róbcie, nie róbcie. W sensie on jest pewnie obrońcą do... toców. Ale to jest styl lewy obrońca, nie? No na Food Champions to możecie sobie tam dać, wiecie, zwykłego Mendiego i... Nie będzie jakiejś różnicy nieprawdopodobnej, nie? Ej, Vincent! O mój Boże, Paolo Maldini, on sam piłkę odbiera. A, last poziom? Masz last poziom już w tym karnecie bojowym? Masz last poziom? O, stary, jak już masz na tym etapie last poziom w karnecie, to pewnie tryhardujesz, więc... Więc weź sobie 8-4x20, żeby się nie zawieść. Male, bo ja potrzebuję twoich bramek jak coś. Jak gameplay dzisiaj? No ktoś co to napisał, że jest najgorszy gameplay ever, więc... Zależy jak na to spojrzeć, bo mi się gra nie gra jakoś źle. Nie gra jakoś źle, jest tak normalnie, mam wrażenie. RQ, see you, tylko Malen nie ma gola. A, na karny mogłem go dać, bez kitu. O.